nie przyjdziesz jutro wieczorem. Pomagając jej wstać, zapewniłem: jutro wieczorem przyjdę na pewno, jeszcze przez 5 następnych lat, ale ani dnia dłużej. Miałem swój plan 5-letni. I rzeczywiście przez 5 następnych lat była moją kochanką, nie licząc letnich wakacji spędzanych w Cadillac. Przez cały ten czas zachowywała mi wierności graniczącej z mistycyzmem. Widywałem ją tylko wieczorami o różnych porach. Kiedy chciałem zostać sam, posyłałem do niej z bilecikiem chłopaka z ulicy. Abyśmy się spotkali, musiała uciekać się do tysiąca wybiegów, do pomocy przyjaciółek, które także chodziły z chłopcami. To mi jednak nie odpowiadało, więc prawie zawsze dokładaliśmy starań, żeby spotykać się sam na sam poza miastem. Ta 5-letnia idyla pozwoliła mi wykorzystać wszystkie zasoby mojej uczuciowej perwersji. Najpierw wykształciłem w niej silną potrzebę mojej obecności. Potem cynicznie stopniowałem częstotliwość spotkań, tematy rozmów, moje kłamstwa o wynalazkach, które zamierzałem dokonać. Każdego dnia mój wpływ na nią wzrastał. Była to metodycznie rozbudzana, pętająca, unicestwiająca i śmiertelna fascynacja. Gdy wyczułem, że dziewczyna dojrzała, zacząłem żądać wyrzeczeń. Czyż nie powtarzała mi bezustannie, że gotowa jest dla mnie umrzeć? No to teraz zobaczymy, czy to prawda. Muszę tutaj dodać dla lepszego poinformowania czytelnika, który gotów byłby przypisać powodzenie tej namiętności moim donżuańskim zdolnościom, że między mną a dziewczyną przez te 5 lat nic nie zaszło. Całowaliśmy się w usta, pieściłem jej piersi, wpatrywałem się w oczy. To wszystko. Jej poczucie niższości wynikało bez wątpienia także stąd, iż zawarliśmy znajomość w dniu, gdy miała katar, który wprawił ją w takie zakłopotanie. Pragnęła zrehabilitować się w moich oczach. To też im ja byłem chłodniejszy, tym gorętsza była jej miłość do mnie. Tym większe, niepokojące pragnienia, coraz bardziej wysublimowane i odrealnione, wpędzające ją w ataki nerwowe. Po tym doświadczeniu niespełniona miłość wydawała mi się jednym z najbardziej halucynacyjnych tematów mitologii sentymentalnej, a Tristan i Izolda pierwowzorami tragedii miłości niespełnionej równie w swych uczuciach ludożercze jak modliszka pożerająca samca po kopulacji. Zwornikiem gmachu tortury moralnej mającego strzec przed zaspokojeniem miłości mojej kochanki było dobrze przez nas obydwoje zrozumiane uczucie, że jej nie kocham. Ja wiedziałem, że jej nie kocham, ona wiedziała, że jej nie kocham. Ja wiedziałem, że ona wie, że jej nie kocham. Ona wiedziała, że ja wiem, że ona wie, że jej nie kocham. Moja samotność pozostawała nietknięta i mimo wszystko mogłem prowadzić badania nad zasadami działania uczuciowego. Na istocie bardzo pięknej, a więc na formie estetycznej. Byłem pewien, że miłość, jaką darzyłby moją galuszkę, moją drulitę rediwibę, byłaby czymś zupełnie innym. Całkowitym unicestwieniem wszelkich uczuć. Tutaj natomiast kochanka służyła mi za tarczę. Wypróbowywałem na niej ową zręczność, która później mi się przydała. Miłość polegała bardziej na otrzymywaniu strzały niż na jej wystrzeliwaniu. To na ciele tej dziewczyny wypróbowałem wrażliwość świętego Sebastiana, którą potencjalnie nosiłem we własnym ciele i której pragnąłem się pozbyć, jak wąż pozbywa się swojej skóry. Wiedząc, że jej nie kocham, mogłem w dalszym ciągu wielbić moje dolity, galuszki i inne redliwiwe miłości idealnej, absolutnej i prerafaelowskiej. Ponieważ miałem teraz kochankę z krwi i kości, kochankę obdarzoną piersiami i śliną, kochankę, którą ogłupiłem miłością do siebie, którą gwałtownie tuliłem. Zawsze drzemiące we mnie pragnienie, by wejść na szczyt wieży, nie ogarnęłoby mnie nigdy przy niej, tak ziemskiej, tak realnej. Im bardziej zżerała ją namiętność, tym gorzej wyglądała i tym mniej godna wydawała mi się wierzę. Wolałbym, żeby umarła. Mówiłem jej to czasami, kiedy leżeliśmy na trawie. Udawaj umarłą. Krzyżowała ręce na piersi i przestawała oddychać. Jej bezruch przedłużał się. Bywało tak bardzo, że przerażony klepałem ją po policzkach, sądząc, że jest nieżywa. Pisywała do mnie coraz bardziej egzaltowane listy, na które odpowiadałem rzadko. A jeśli już, to wyłącznie po to, żeby włożyć w bilecik szczyptę jadu, który ją zatruje i uczyni żółtą jak wosk pod koniec lata. W ostatnich dniach
Któryś z moich wakacji w Kandak padało bezustannie. Zostawiłem na zewnątrz marynarkę i kiedy po nią pod wieczór poszedłem, była zupełnie przemoczona. Listy od kochanki, które zabierałem na spacery, były nasiąknięte wodą i prawie całkowicie rozmytym niebieskim atramentem. Udałem się do pustej posiadłości piczotów naprzeciwko mojego ukochanego cyprysa, który w ciągu roku urósł o metr. Machinalnie zgniotłem listy w kulę tak, że mimowolnie nadałem jej kształt kulistej szyszki cyprysu, której pęknięcia przypominają kość ciemieniową czaszki. Podobieństwo było tak doskonałe, że postanowiłem zastąpić dwie szyszki kulami z papieru, po czym kontynuowałem spacer do samego brzegu morza, gdzie pozostałem ponad godzinę aż do zapadnięcia nocy, opryskiwany przez rozbryzgi fal. Smak morskiej soli na wargach przywoływał mnie na myśl jakże obsesyjny mit nieśmiertelności. W drodze powrotnej szedłem po omacku w ciemnościach, gdy nagle zadrżałem i przyłożyłem rękę do serca, jakby ktoś mnie ugryzł. Omalnie wpadłem na cyprysa piczotów, na którym dwie białe kulki połyskiwały w cieniu niczym dwoje trupich oczu. Przeczucie przeszyło mi mózg. Czyżby umarła? Oblał mnie zimny pot i pospiesznie wróciłem do domu, gdzie czekał kolejny list. Tyjo. Wszyscy uważają, że ładnie wyglądam, ale mnie interesuje tylko to, co ty pomyślisz, kiedy mnie zobaczysz. Całuję cię 1000 razy jeszcze więcej. Nigdy cię nie zapomnę.